Od tego czasu możemy z modeli naszych obliczyć, jak bardzo wzrósł taki obszar o rozmiarze 300 tysięcy lat światła oczywiście. I okazuje się, że taki obszar mógł wzrosnąć co najwyżej do rozmiaru rzędu 100 milionów lat światła. Tymczasem my mówimy, że promieniowanie reliktowe wskazuje, że jednorodny musi być obszar o rozmiarach 13,5 miliarda lat światła, wielokrotnie większy. Jak to jest możliwe? Jeżeli wszechświat by istniał, składał się z poszczególnych obszarów, które nie miały w żaden sposób możliwości komunikowania się ze sobą, no to nie byłoby powodu, żeby był jednorodny. Spodziewalibyśmy zawsze się jakichś różnic. Tymczasem tych różnic nie ma. Wobec tego mamy tu pewną sprzeczność, z której w ten sposób kosmolodzy wyszli, że założyli, że istniała pewna bardzo szczególna faza w momencie rozwoju Wszechświata, w bardzo wczesnej fazie, wtedy, kiedy jeszcze Wszechświat istniał znikomy ułamek sekundy, około 10 do minus 30 sekundy po powstaniu, Wszechświat nagle został rozdęty czymś od wewnątrz. Tak jakby coś nagle go jakbyśmy w balonik gwałtownie dmuchnęli. I w równie krótkim ułamku sekundy Wszechświat wzrósł o gigantyczny czynnik. O czynnik rzędu 10 do 25. Skąd to się może wziąć? Trzeba wprowadzić do Wszechświata siłę, która go nagle rozedmie. I rozumowanie było takie. Załóżmy, że próżnia jeszcze ma w sobie jakąś energię. Taka właśnie próżnia. I jeżeli wskutek spadku temperatury ta energia się nagle ujawniła, to ona mogła zadziałać tak, jak człon kosmologiczny w równaniu Einsteina, czyli mogła się objawić jako siła gwałtownie odpychająca całą materię zawartą we Wszechświecie, rozdymająca całą geometrię Wszechświata, rozdymająca cały Wszechświat, mówiąc krótko. Jest to założenie. Musimy pamiętać, że jest to pewnego rodzaju hipoteza. Ona ma wprawdzie dosyć mocne oparcie i spodziewamy się, że niedługo za pomocą eksperymentów w CERN-u uda nam się potwierdzić w sposób pośredni, że coś takiego mogło być możliwe, no ale coś takiego w każdym razie zostało wprowadzone. Żeby troszkę intuicyjnie przybliżyć, o czym my tu mówimy, możemy sobie wyobrazić sytuację, w której żylibyśmy na przykład w wodzie. Nie dostrzegając tej wody, gdyby naszym otoczeniem, naszą próżnią, tak jakbym powiedział, była woda i temperatura naszej próżni, naszego ośrodka, czyli naszej wody spadałaby powoli. Otóż wiemy o tym, że w momencie, gdy osiągnęłaby temperaturę 0 Celsjusza, to wtedy nastąpiłaby zmiana fazowa. Woda zmieniłaby się w lód, równocześnie wydzielając energię ciepła topnienia. Nagle by się pojawiło nowe źródło energii. My, nie będąc świadomi, że my żyjemy w wodzie, nagle byśmy odkryli, że zmieniła się trochę charakter tej naszej próżni. Załóżmy, że nadal nie dostrzegamy, że jest to lód, ale nagle się pojawiła nowa energia. Otóż coś takiego jest postulowane w wypadku próżni fizycznej, że w próżni jest ukryta pewna energia i przy spadku temperatury następuje też, tak nazywamy, przejście fazowe, w którym się ta energia objawiła i został dramatycznie rozdęty ten Wszechświat. No i jeżeli on się już stał taki wielki, to potem jego dalsza ekspansja już mogła zachodzić tak, jak wskazują nasze modele, ale ten obszar powiązany przyczynowo mógł być już dowolnie wielki. Ten rysunek pokazuje różnicę pomiędzy starym modelem, w którym ta faza inflacji, tak ją nazywamy, inflacja właśnie od takiego dramatycznego rozdęcia. Ten stary model zakładał, że Wszechświat jest stosunkowo nieduży, natomiast promieniowanie musi do nas docierać z większego obszaru, który nie mógł się kontaktować ze sobą w sposób przyczynowy. Natomiast istnienie fazy inflacyjnej powoduje, że Wszechświat staje się ogromny, staje się znacznie większy niż to, co by wskazywała stara teoria i nasz obszar powiązany przyczynowo, te 13,5 miliarda lat świetlnych, staje się wtedy niewielkim fragmentem całego Wszechświata, który był powiązany przyczynowo wcześniej, a zatem nie dziwimy się, że to promieniowanie reliktowe wszędzie jest takie bardzo jednorodne. Rysunek ten też bardzo schematycznie pokazuje, że gdyby nie istniała faza inflacyjna, to rozmiar, taki czynnik charakterystyczny dla rozmiaru Wszechświata zmieniałby się w czasie mniej więcej tak, jak ta krzywa przerywana. Natomiast inflacja powoduje nagły skok rozmiaru Wszechświata, a potem on ewoluuje nadal podobnie jak wskazują modele bez inflacji.
A zatem możemy teraz krótko podsumować najważniejsze stadia ewolucji Wszechświata. Wiek 10 do minus 43 sekundy, najwcześniejszy stan opisywany przez fizykę. Czasem jest to nazywane czasem Plancka. Wiek 10 do minus 35 sekundy, faza inflacyjna. Wzrost rozmiaru Wszechświata o czynnik, tu jest napisane 10 do 30, niektóre modele wymagają 10 do 25, ale ponieważ to ciągle jest oparte o pewne założenia, to tego czynnika tak naprawdę dokładnie nie znamy. Wskutek przejścia próżni w niższy stan energetyczny i wyzwoleniu się dużej ilości energii przejścia, co skutkuje gwałtownym rozdęciem Wszechświata. Pojawia się wtedy, podczas tego procesu inflacji, bardzo duży człon kosmologiczny. Bardzo silna, bardzo wielka, bardzo potężna jest ta siła odpychająca, która rozdyma Wszechświat, ale ona tylko istnieje w czasie przejścia fazowego, czyli w czasie inflacji. No, kiedy Wszechświat miał mniej więcej parę minut, 3 do 5 minut, zachodziły w nim pierwotne reakcje jądrowe, wtedy powstał Hel, wtedy były właśnie warunki sprzyjające temu. Potem Wszechświat stał się już zbyt chłodny, ale w wieku około 300 tysięcy lat, gdy jego temperatura spadła poniżej 3000 kelwinów, wodór staje się neutralny, a Wszechświat przezroczysty dla promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie już przestaje oddziaływać z materią, czyli sama materia staje się przezroczysta. Promieniowanie może swobodnie przenikać bardzo daleko we Wszechświecie. Od tego czasu promieniowanie i materia ewoluują oddzielnie, praktycznie nie oddziaływując ze sobą. Mówię o promieniowaniu tym pierwotnym. No, jak oceniamy w tej chwili, jeżeli już sięgasz nieco dalej, to gdy Wszechświat miał około 1 miliarda lat, wtedy zapewne zaczęły powstawać pierwsze galaktyki. A zatem widzimy, że przyszłe losy Wszechświata naszego zależą właściwie od jednego parametru. Od tego, jaka jest gęstość Wszechświata, jak dużo jest w nim zawarte masy przy danej objętości. Jeżeli jest ta gęstość niska, to siła hamowania ekspansji będzie za mała, Wszechświat będzie ekspantował w nieskończoność. Jeżeli gęstość Wszechświata jest dostatecznie duża, to siła hamowania będzie też na tyle duża, że Wszechświat po pewnej ekspansji zatrzyma się i zacznie się zapadać. Wszechświat zapadający się nazywamy zamkniętym. Wszechświat, który będzie ekspandował w nieskończoność, nazywamy Wszechświatem otwartym. I ten rysunek bardzo schematycznie pokazuje, jakie mogą być możliwe losy naszego Wszechświata. Jeżeli tutaj założymy, że jest początek Wszechświata, to i tu jest mniej więcej okres, moment, w którym my żyjemy obecnie, to przyszłość Wszechświata zamkniętego będzie taka, że on gdzieś będzie, nie wiemy dokładnie kiedy, ale kiedyś zatrzyma swoją ekspansję i zapadnie się z powrotem do jakiegoś znowu stanu bardzo gęstego. Wszechświaty otwarte to są takie, które ekspandują zawsze, modele Wszechświata otwarte, które ekspandują zawsze. No oczywiście między nimi jest pewna granica, jest pewien taki graniczny model Wszechświata granicznego, płaskiego, jak my nazywamy, bo to jest trochę związane z geometrią w ogólnej teorii względności, który wprawdzie ekspanduje w nieskończoność, ale z prędkością malejącą do zera. Jak można tę gęstość Wszechświata średnią wyznaczyć? No, przede wszystkim musimy się rozejrzeć i zobaczyć, jaką materię widzimy. Widzimy gwiazdy, widzimy materię międzygwiazdową, widzimy galaktyki, widzimy jakąś materię między galaktykami, którą możemy wykryć na podstawie na przykład badań widmowych. Tam jest wodór bardzo rozrzedzony, no ale on w liniach widmowych świeci. Jednym słowem widzimy trochę tej materii, która świeci, która wysyła do nas promieniowanie i co sobie możemy policzyć? Możemy sobie wziąć jakąś objętość, możemy policzyć ile jest tam, czy oszacować ile tam jest materii i w ten sposób otrzymujemy gęstość. Okazuje się, że tak policzona gęstość tej materii widzialnej jest niezwykle mała. To jest zaledwie kilka procent tego, co jest potrzebne dla zatrzymania ekspansji. A zatem Wszechświat jest otwarty. Tak by się wydawało, odpowiedź jest prosta i oczywista. Ale jest pytanie, czy to jest cała materia, która występuje we Wszechświecie. Otóż okazuje się, że nie. Są wskazówki, że materii we Wszechświecie jest naprawdę o wiele więcej, tylko my jej nie widzimy, ona nie świeci. Natomiast jej obecność przejawia się przez oddziaływania grawitacyjne. Ta masa, ta materia, tak jak każda masa, ma oczywiście, jak każda masa oddziaływuje grawitacyjnie. Zresztą każda forma energii, pamiętajmy, zgodnie z równoważnością, zasadą równoważności Einsteina, E równa się mc kwadrat, każdą formę energii też możemy potraktować jako masę i ona też oddziaływuje grawitacyjnie, przy czym oddziaływanie grawitacyjne to jest zawsze przyciąganie. Jest wiele dowodów na to wskazujących, że zarówno w samych galaktykach znajduje się tak naprawdę więcej masy, bo
obiegające na peryferiach galaktyki obiekty czują dużo większe przyciąganie ze strony wnętrza galaktyki, niż by to wynikało z samej masy świecącej. Jak badamy dynamikę galaktyk, czyli poruszające się wokół siebie krążące na przykład dwie galaktyki, czy całą grupę galaktyk, to tak samo się okazuje, że tam one czują dużo silniejszą grawitację, niż by wynikała z samej obecności materii świecącej. A za tym jest znacznie więcej tej materii, tylko my jej w żaden sposób nie widzimy, co więcej, nie mamy pojęcia, jaka to jest forma materii. Nazwano ją więc ciemną materią i tylko tyle, że wiemy, że ona jest. Można było z tych oddziaływań grawitacyjnych wyznaczyć jej gęstość i okazuje się, że jest ona znacznie większa niż gęstość materii świecącej, jest prawie dziesięciokrotnie jej więcej. Także łącznie już jak przyjmiemy istnienie, a obserwacyjnie widzimy, że ta materia jest, tylko nie rozumiemy, czym ona jest, mamy w tej chwili około 30% gęstości krytycznej. Czy to nadal oznacza, że wszechświat jest otwarty? Okazuje się, że nie. Badania ostatnich kilku lat wprowadziły zupełnie rewolucję w naszych poglądach na temat gęstości energii we wszechświecie. Okazało się mianowicie, że w naszym wszechświecie musi istnieć człon kosmologiczny, musi istnieć dodatkowa energia próżni. Skąd się to wzięło? Jak wspominałem już, stała Hubble'a nie jest tak naprawdę stałą Hubble'a, ona się zmieniała w czasie historii Wszechświata i modele oczywiście wiedzą, jak się zmieniała stała Hubble'a z czasem. I wszelkie modele takie ekspansji spowalnianej grawitacją wskazują naturalnie, że ta stała Hubble'a, czy też parametr Hubble'a musiał być większy w przeszłości. Wtedy była szybsza ekspansja. W miarę upływu czasu ekspansja spowalnia się wskutek właśnie hamowania przez grawitację. Czyli obecna wartość stałej Hubble'a powinna być mniejsza niż w przeszłości. Tymczasem udało się dokonać obserwacji, które pozwoliły nam obserwacyjnie stwierdzić, jak wyglądała ta stała Hubble'a w przeszłości. Mianowicie posłużono się obserwacjami pewnego typu gwiazd supernowych. To są gwiazdy, które są po prostu rozbłyskują niezwykle jasno. One rozbłyskują raz w życiu i kończą swoje życie w ten bardzo spektakularny sposób, przy czym stają się tak jasne jak cała galaktyka. Jeżeli tylko wiemy, jaka jest jasność gwiazdy supernowej w maksimum, możemy wyznaczyć odległość do galaktyki, no i właśnie zweryfikować prawo Hubble'a. Dzięki ich niezwykle dużej jasności mogliśmy sięgnąć głębiej w przestrzeń, a zatem również i głębiej w czas, niż kiedykolwiek wcześniej. Dobre wykalibrowanie tej zależności dla supernowych umożliwiło nam pomiary do bardzo odległych galaktyk, niezwykle odległych, co wskazywało, że ta supernowa, która tam wybuchła i którą my dziś obserwujemy, wybuchła miliard lat temu, 2 miliardy lat temu, nawet 3 miliardy lat temu. A zatem widzieliśmy zjawiska sprzed wielu miliardów lat, wtedy właśnie, kiedy jeszcze przecież ekspansja powinna być szybsza. Stała Hubble'a powinna być większa. Tymczasem obserwacje pokazały, że jak obserwowaliśmy te najbardziej odległe galaktyki, to się okazało, że zależność Hubble'a wskazuje na to, że ta stała Hubble'a była mniejsza. Kosmologowie uznali to za definitywny dowód na to, że stała Hubble'a rośnie w czasie. Tutaj są trzy krzywe, które pokazują trzy różne modele. Ważne jest to, że ten górny model to jest model, ta górna kreska opisuje model, w którym właśnie następuje przyspieszenie ekspansji, czyli stała Hubble'a rośnie. Wszechświat ekspanduje coraz szybciej. A punkty obserwacyjne to są kropeczki, pionowe kreseczki opisują niepewność obserwacyjną, błędy obserwacyjne. No i te punkty tu w tej górnej części układają się bez wątpienia najlepiej wzdłuż tej najwyższej krzywej, czyli niewątpliwie nasz wszechświat się rozszerza coraz szybciej. Od tego czasu, jak ten rysunek został opublikowany, dołożono już nieco nowych danych. Pamiętajmy, że supernowe wybuchają rzadko i trzeba długo czekać, obserwując bardzo dużo galaktyk, aż wreszcie gdzieś tam ta supernowa wybuchnie i wtedy możemy tego pomiaru dokonać, więc w miarę upływu czasu przybywa danych obserwacyjnych, one konsekwentnie układają się wzdłuż tej górnej krzywej. Czyli stąd widzimy, że wszechświat ekspanduje coraz szybciej. Co więcej,
z tych danych obserwacyjnych można było wybrać taki model, czy też określić, inaczej mówiąc, określić, jak się zmienia tempo ekspansji Wszechświata. Czyli wyznaczyć liczbowo, o ile więcej jest, o ile większa jest teraz stała Hubble'a, niż była kiedyś. A to można przetłumaczyć na siłę odpychającą. Bo jedyne, co możemy wprowadzić teraz w tym momencie, to jest siłę odpychającą, takiej, jaką wprowadził Einstein. Bo cóż by innego mogło przyspieszać ekspansję Wszechświata? My znamy siłę grawitacji, która spowalnia. Natomiast ekspansja Wszechświata przyspiesza. Wobec tego musi go coś rozpychać. I to jest właśnie jedyne, co możemy wprowadzić, to jest energia próżni opisywana członem kosmologicznym, czy też może nieco uogólnionym członem, ale tego samego charakteru, co człon kosmologiczny, wprowadzany przez Einsteina. Einstein niestety nie dożył tego momentu, bo z pewnością uznałby, że wprowadzenie przez niego tego członu kosmologicznego nie było taką wielką pomyłką. Sumując więc to, co powiedziałem na temat przyszłości Wszechświata, możemy powiedzieć rzecz następującą. Wszechświat jest otwarty lub zamknięty w zależności od wartości średniej gęstości energii w nim lub masy, zgodnie ze szczególną teorią względności są to pojęcia równoważne. Jeżeli przez ρ krytyczne oznaczymy gęstość Wszechświata granicznego, płaskiego, o którym mówiłem, że to jest taki, w którym nastąpi zatrzymanie ekspansji, ale w nieskończoności, to wprowadzany jest w kosmologii parametr omega, który jest gęstością rzeczywistą Wszechświata w odniesieniu do gęstości krytycznej. I oczywiste jest, że jeżeli omega jest mniejsza od jedności, czyli jeżeli gęstość nasza rzeczywista jest mniejsza od krytycznej, mamy Wszechświat otwarty. Jeżeli ta gęstość jest dokładnie, jeżeli ten parametr omega jest dokładnie równy 1, czyli gęstość jest dokładnie równa krytycznej, mamy Wszechświat płaski. Jeżeli parametr omega jest większy od jedności, czyli gęstość jest większa od krytycznej, mamy Wszechświat zamknięty. Otóż z teorii inflacji wynika, że Wszechświat powinien być płaski. To był jeden z problemów teoretycznych, który nam sprawiał kłopot w porównaniu z obserwacjami. Otóż cała materia, jaką widzimy, ta materia świecąca, czyli na przykład gwiazdy, daje nam wartość omega zaledwie 5 tysięcznych, poniżej procenta. Oceniamy, że cała materia barionowa, czyli świecąca plus czarne dziury, ewentualnie które mogą istnieć w naszej przestrzeni, zimne ciała o masach podgwiazdowych, materia rozproszona, obłoki międzygalaktyczne, różnego typu były postulowane możliwości istnienia materii takiej barionowej, czyli składającej się z cząstek, znanych nam cząstek elementarnych. Ta cała materia rozproszona daje nam łącznie około 5% materii. To jest wszystko, czego się możemy spodziewać poznanej nam materii. Również ograniczenie na zawartość barionów we Wszechświecie wynika z teorii nukleosyntezy pierwotnej Wszechświata. Jeżeli zawartość helu jest taka, jaką my obserwujemy, to Wszechświat też i wtedy nie mógł być gęstszy niż pewna granica. Gdyby był bardziej gęsty, gdyby była większa jego wtedy gęstość, powstałyby więcej pierwiastków, byłby inny skład chemiczny. Więc ta faza nam też ogranicza zawartość materii barionowej w naszym Wszechświecie i ona jest też zgodna z tym szacunkiem około 5%. Górna granica na to może być co najwyżej 10%, jeżeli bardzo silnie, jak czasami kosmolodzy żartobliwie mówią, naciągamy parametry, czyli jeżeli już szukamy takich możliwości krańcowych, czasem wręcz trudnych do wyobrażenia, możemy dopuścić, że materia barionowa składa się z co najwyżej 10%. Nasze dane w tej chwili, najnowsze obserwacyjne, wskazują, że rzeczywiście tej materii jest nie więcej niż 5%. Dynamika materii w galaktykach i skupiskach galaktyk mówi nam, że jest tam skupiona dodatkowa, ciemna materia, oddziaływująca grawitacyjnie z materią barionową, ale nie obserwowana żadną ze znanych metod. Teoria dopuszcza powstanie w bardzo wczesnych stadiach ewolucji Wszechświata hipotetycznych, masywnych cząstek, nie oddziaływujących praktycznie z naszą materią, nie licząc oczywiście oddziaływań grawitacyjnych. Oceny badania tej dynamiki materii pokazują, że omega odpowiadające ciemnej materii jest rzędu 0,3, czyli rzędu 30% gęstości krytycznej, jest schowane w tych hipotetycznych cząstkach materii ciemnej. Razem daje to mniej więcej około 1/3. Czy Wszechświat jest otwarty?
Siły grawitacji zawsze spowalniają ekspansję, zatem jej tempo mierzone wartością parametru Hubble'a powinno maleć. Tymczasem obserwacje jasnych supernowych o znanej jasności w bardzo odległych galaktykach, czyli obserwowanych takimi, jakie były dawno temu, pokazało, że ekspansja Wszechświata była dawniej wolniejsza. Przyspieszenie ekspansji w miarę upływu czasu, wbrew siłom grawitacji, można osiągnąć tylko przez wprowadzenie niezerowej wartości stałej kosmologicznej. To oznacza, że próżnia ma niezerową gęstość energii i wyznaczenie daje omega rzędu 2/3. No i w ten sposób, jak zsumujemy omega pochodzące od stałej kosmologicznej z omega z ciemnej materii i z tym niewielkim dodatkiem ze znanej nam materii barionowej, dostajemy wartość rzędu jedności. Zatem wyciągamy wniosek, że nasz Wszechświat jest płaski i będzie ekspandował w nieskończoność. I rzeczywiście nowe, coraz to nowsze pomiary, zarówno dotyczące supernowej, jak i inne badania, coraz bardziej szczegółowe badania mikrofalowego promieniowania tła, potwierdzają, że nasz Wszechświat jest płaski, a zatem, że jego gęstość energii, wszelkich form energii, jest równa gęstości krytycznej. Tu możemy tylko na zakończenie jeszcze pewną refleksję sformułować, że my czasami mówimy o egzotycznych formach materii, o jakichś nieznanych, dziwnych formach materii, rozumiejąc to inne formy materii niż te, z której my jesteśmy zbudowani. Tymczasem, jak widać z tych danych, najbardziej egzotyczna, w tym sensie, że najrzadziej spotykana we Wszechświecie forma materii, to jest ta materia, z której my jesteśmy zbudowani. Jest jej najmniej. Inne formy energii dominują.